Super, że się podoba. A teraz, Chloe, pora na spanko. Ja chcę pospać tutaj. A nie chcesz spać u siebie? Tam jest potwór. Potwór? Córeczko. Tato, my z nią pogadamy. Jak dzieciaki. Chloe, chodziłam w twoich butkach. Poważnie, to kiedyś były moje buty. Ale posłuchaj nas, bo żadnych potworów nie ma. Nigdy nie było. I nie będzie. Tylko przytulaczek. Czyś ty oszalał? Billy wypił szampon. Nora? Nora? Twoje kokardy! Gdzie? Chyba mam potwora pod łóżkiem. Tak, po pierwsze, żadnych żartów z kokard. A po drugie, nie wygłupiaj się. Naprawdę! Słyszałem strasznie dziwny dźwięk. Ja też, i on ciągle brzęczy mi w uszach. Oj, proszę, mam stracha. Wstawaj. Razem zajrzymy pod twoje łóżko. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. Widzisz? Pusto. Potwór! Sosowy potwór! Jest już sam środek nocy. Co wy znów wyprawiacie? My chcemy przeżyć! Przecież potwór jest pod moim łóżkiem! Bo uwierzę, łobuzy. Przecież mówiliście Chloe, że nie wierzycie w potwory. Po prostu nie chcecie spać, wygłupiacie się, ale wracać do łóżek. Ale to potwór! Bla, 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 bla! Dobranoc! Trochę na bok, bo muszę coś przed wami ukryć. Jak to? Czy wy, dzieci, tu spałyście w nocy? Skąd? Spaliśmy dwie noce! Co? Czemu? Co masz na ręce, dziecko? Taki przepis dla potwora. Jak zrobić norę zapiekankę? Billy! Może to błąd, że musicie dzielić jeden pokój. Teraz tu schodzicie w samym środku nocy i wymyślacie jakieś historie? Niczego nie wymyślamy, tam naprawdę ryczy potwór. Mówiłam. Wystarczy, dosyć tych bzdur. Koniec z potworami, bo was rozdzielimy i Billy będzie spał na strychu. Tak! A Nora też? Nie! Czy ty nie słuchałeś? No dobrze, obiecuję, koniec z potworami. Bracie, powtarzamy plan. Potwór wejdzie tutaj przyciągnięty zapachem. Kiełbaskami oraz nowym magazynem Potworna Moda! Jak stanie w tym miejscu, fu, siatka na niego spadnie. I ty błyśniesz na niego laserami! No właśnie. Ale nie niszcz magazynu, bo chcę zobaczyć, co modne szyszostwory będą nosić jesienią. Do dzieła! No słyszałaś? Aha! Potwór złapany! Błyskaj na niego laserami! Chloe? Hej! Ten ryk to twoja zabawka? Co się tutaj wyprawia? Chloe, to potwór! Błyśnij, Nora! Wcale nie jest potworem. Dzidziu, czemu tutaj przyszłaś? Bo mój pokój jest straszny. O, no jasne. Teleportowała się pod nasze łóżka w nocy, bo się boi spać całkiem sama. O, czy tak było, córciu? Boisz się spać całkiem sama? O, oj, biedulko. Nora, dajesz strzał! Córciu, chcesz spać w łóżku mamy i taty jeszcze parę tygodni? Proszę, Billy, i znów masz swój pokój na jakiś czas. My wolimy mieszkać w jednym. Tak, Nora strzela do zabawek, gdy śpi. Tak, kiedy śpię. Ale, Chloe, możesz przychodzić do nas, kiedy tylko zechcesz. Rany, po co nam aż pięć sypialni? Może będziemy spać w jednym pokoju? Żartowałem.